Cześć, cześć, cześć. Patrzę, że chyba jedno drzewo albo wycięte, albo padło, uschło. Nie, ja ją przyciąłem trochę. A, dobra. Ale to no i tak odrośnie. Jak ma odrosnąć, to odrośnie. Odrośnie. Cześć. Tam widzowie mówią, że i tak za blisko jest posadzona innych drzew, że trzeba by przesadzić. Za blisko jest. No. No ale to wiesz. Trzeba, będą wyciągają... Krzysiek, gdzie sadzimy? Tu. Te drzewa wyciągają więcej wody i to nie urośnie. Nie urośnie. No. Ale on tak chce, on mówi, żeby o tak urosło najwyżej. Tutaj tak, ale to dopiero jak się to wszystko ogarnie. To... No to może potem się przesadzi tutaj, będzie spokój. Aby się podniosło do góry. No. Jak tam, wypocząłeś trochę? Odespałeś? No, oczywiście. Cześć. Jak się pokrzycie, kto... Przebiera się, no to jasne. A za co pogonił tych? Za co pogoniłeś tych gościu? Toż mówili, że może pojadą z nami. Co za co gości pogoniłeś, Krzysiek? Tą Natalkę i tego, Dryblasa. No właśnie. Ja nie wiem, bo mnie nie było. Tak? Nie było mnie, bo ja do brata pojechałem. Aha. No akurat mama się trafiła u brata. To... Spoko. No mieli przyjechać, mieli przyjechać o 9 na ten kawę. A, byli. Krzysiek, byli, no. Byli. I co? I musieli pojechać. No, on mówił przez telefon, że baty właśnie dostali. To tak pytam, za co? No Natalka się napiła. Tak? No. I co Krzysiek nie powie, to tylko... Tak. Ale to też Krzysiek tak ma, że jak za długo ktoś siedzi, wiesz, tak z obcych, to zaczyna go wkurzać. A oni już siedzieli, który? Już chyba trzeci dzień. Trzeci dzień. Nie, no. Ale... No. Rafał. No. Czy to siedzieli, czy nie siedzieli? Wiesz, ale... Ja zwracałem uwagę. Ja byłem wczoraj, to samo mówiłeś, że czemu ona cały czas mówi tak, tak. No. Byłeś wczoraj? Tak. Chwilę byłem. Ona tak. Jak organista był i on to samo mówił. Bo ona tak usiadła nie, i... Nie było? Ty byłeś, ty spałeś tutaj. A ja spałem. No. A no tak, bo ja... No. A ona... Tak? Ja mówię, tak! 18.30 on to samo wczoraj mówił, nie? Powiem słowo. Tak? Mogą wziąć? Tak? Tak. I zaczęli on się śmiał z niej. Tak. On już powtarzał za nią. A ja ci, Krzysiek, mówiłem, że gorzej jak kobieta mówi ciągle nie. To jest gorzej. A jak mówię tak. To jeszcze nie jest tak źle, no. Krzysiek mówi, tak, mogą żyć, tak. To jest przedtem to powtarzać. On już zaczął się śmiać. O, kurwa, nie tędy drogę dla nas. No. W zasadzie jobu. Poczekajcie tylko na wasze kurowe trzeźwienie. Mhm. Przyjechali rano. My herbatki, kawy nie mamy, bo nie było gdzie kupić. No może akurat. No, dziękuję za kawkę, za wszystko wam. Jesteście pojebani. Od razu powiedziałem. A ona milczała jak grzyb nie milczała, wiesz? Czego milczysz? Czego milczysz? Najebałaś się wczoraj. Czego milczysz? Czego najebałaś się wczoraj? Kawę to Krzysiek tam ma, jakby chciał, to by dał, ale... Tak. Milczał jak grobowa deska. I on to tam pierdolił, wiesz. A ona to milczała jak grobowa deska. Bo Krzysiek, oni się spodziewali, że prędzej czy później ty też nie taki milutki potrafisz być, tylko i taki trochę ten. Ale kto? No ty, no. Wredny. Czasem miła, czasem wredny. Oni tak czekali, tylko aż kiedyś to ich spotka, no. Może na tą redotę czekali. Oni próbowali, no. Czy jest czubek, czy nie. To oni próbowali.
Ja wiem, on mówił, że on filmy ogląda od lat z tobą, to tam widział różne filmy z tobą, to... To oglądał, to oglądał, ale no. Kurwa niech mi pierdoli bez przerwy. Tak, tak! Można raz powiedzieć, mogą się, tak? Dobra, co, do Białowieży idziemy? No. A pokażcie w międzyczasie ten bilet, ja se poczytam, o co tam chodzi. Jak Krzysiek się przebiera, no. Opracowanie wersji polskiej Star International Polska. Obsada Miriam Aleksandrowicz. To nie Krzysiek, no. A ja się byłem przebrany. Tak? Znaczy bilet. No. Czy chodzi o ten film? Nie. Mi chodzi, że on powiedział, że dostał jakiś... A dostał bilet, no masz, bezpłatny bilet. Bilet bezpłatny dla osoby dorosłej, nie podlega od sprzedaży. Bilet bezpłatny. Tyka, wczoraj kobieta powiedziała, tak, że jej mąż jest fanem, woli oglądać filmy z Krzyśkiem, tak, niż ją przytulać. Niż ją przytulać, mówku. I ona jest zazdrosna u Krzyśka. I przywiozła takie bilety. No. Kazał, to przywiozłam. No. Tutaj weź, bezpłatne, a tutaj kiedy są... Tak. Ktoś przyjechał? No ale to co, wpuścić czy co? Nie wpuścić, tylko zapytać czego chcę. Poczekaj. A nie widać, ty widać? Nie widzę. Podjechał samochód, ale... Ale to do kościoła, ty. Na razie Krzysiek... Nie, one nie do kościoła. To poczekaj, będziemy wychodzić zaraz wszyscy razem, to zapytam. Samochód, ale nie widać, żeby ktoś wychodzi. Tak, jak ja przyjechałem, to dwa tak samo, tylko że poszli na plac zabaw. A to dobrze, to Krzysiek, ty się przebierz, wyjdziemy, już wszyscy pójdziemy, zamkniemy, tak. Zamkniemy wszystko tam i pojedziemy. No. Bo kiedyś oni takie zaproszenia niby bezpłatne rozdawali, tak jak ściema była, wiesz? No, niby bezpłatne. Że bezpłatne dla rodzica, bezpłatne, ale jak dziecku kupisz bilet, a to pisze bezpłatny, no. Bo mąż woli oglądać filmy z Krzysiem, niż ją przytulać w nocy. No dobra, ale 3 maja na przykład dzisiaj jest o 13, to za godzinę, albo o 16. Jutro jest o 17, pojutrze o 17, sobota, niedziela 13, 16. To można iść, Krzysiek, kiedyś, no. No można iść, no. No to... W tym tygodniu, bo to tylko ty w tym to tygodniu. Zabierz ze sobą, może w drodze powrotnej zajedziemy, no. Jak akurat trafimy w godzinę. No. Krzysiek, kiedyś chciałeś do tego cyrku w ogóle, wiesz? Tak. Jak poprzedni raz był, tak z miesiąc temu. Tylko ja mówię, weź tam, idź, płaci 40 zł, odostaję za bilet. A widzisz, jak marzenia jego się spełniają? Siedzi sobie w domku, a to ale nagle... Powiem ci... W tym cyrku to dobrze się powodzi, jak babka podjeżdża mesiem GLE za 500 000, no to chyba w tym cyrku, no... Wiesz, Adaś, ja kiedyś pracowałem w takiej firmie, co szef jeździł tym, Porsche Cayenne, taki wiesz, czarny, taki ja wiem, półterenowy, bo mu synek, bo to szrot był, nie? Załatwił, wiesz, rozbity, naprawił, 3 miesiące 50 pracownikom nie płacił pensji, 3 miesiące, nie? 50 pracownikom, bo wiesz, zakładali internet w Supraślu i było opóźnienie projektu i on nie dość, że kasy nie dostał, to jeszcze kary umowne musiał płacić. No tak. I ja wpakował całą kasę z kredytu w materiały, żeby to zrobić, nie? No i wiesz, już pracownicy wkurzeni mówili, my nie mamy co do garka włożyć, a szef jeździ Porsche'akiem 20 litrów na stopali, nie? A on mówił zawsze tak. Jak ja jadę, wiesz, gdzieś tam na negocjacje, to ja muszę się pokazać, nie? Tak, że firma jest i on jest biznesmen, tak. Nikt nie powie wtedy, nie? Bo wiesz tam, a ja słyszałem, że pan pracownikom nie płaci od 3 miesięcy, nie? Że pan tu może bankrutuje zaraz. Mówi, jak, zobacz, nie? Nie stać! Nie na wszystko stać, nie? Ale nie stać, żeby pracownikom to płacić. Ale jak te przyjeżdżają, tak... Oj, my biedne! My nie mamy na paliwo! Na zdjęcie z Krzyśkiem to samo zaś gadałem. My nie mamy na nic. No. Jak wczoraj przyjeżdżają motorem za 80 tysięcy. No. I możemy zrobić zdjęcie z panem Krzysztofem? Mówię tak, ale pan Krzysztof 200 zł od tego. Proszę. Nie, my nie mamy pieniędzy. Ja mówię, to kurwa, na wodę jeździcie? To gdzieś to też było, przyjechali Mercedesem takim. Pruskowa, tak. Przyjechali.
Mówię, i wy jeździcie takim motorem, nie macie pieniędzy. Kruszkowa przyjechali za paliwo w jedną i w drugą. Tak samo kiedyś przyjechało czterech Mercedesem. No motorem ile? No spalić 7 litrów. No jak dobrze, dobrze. Przyjechali Mercedesem AMG, wiesz, czyli taki, wiesz, lepsza wersja, wypas nowy. Tak, no. Nie, we czterech i to samo. Tak. I do Krzyśka, czy zdjęcie sobie można zrobić, nie? Bo oni przyjechali gdzieś spod Warszawy, nie? A on mówi 200 zł, nie? Od osoby, nie? Oni sobie policzyli 800 zł, nie? I to samo on zaczyna coś mówić, nie? Oni mówią, a nie, to samochód to ojca jest samochód. Ojca. To nie nasz, to ojca. Powiem ci lepszą rzecz. Przyjeżdżają stary mołaci. O, dzisiaj różance przywieźli? No. Przyjeżdżają wczoraj mołaci. No. O. Dali dla Krzyśka 300 zł czy 350. A to słyszałem to wczoraj, organista mi mówił. Najpierw dali 200, potem jeszcze 100, on powiedział, że za mało, a na koniec ich pogonił. Że mało laci, że nie ma, żeby dowody... Ale jeszcze lepiej, no. Oni wrócili, bo oni na bilet nie mają na początku. 300 zł, ci kręcą, czy jodę, tak? A ja mówię 100 zł, czy... No. A ja mówię tak, macie na parę, bo samochodami lub... O nie, to nie nosz! Krzysiek, ale on wczoraj mówi, że wrócili, bo na bilet nie mieli 100 zł, jakieś małolaty. Żebyś ty im oddał 100 zł. Ało, byli. Nie oddał. Dwóch, to ten. No. Z Poznania tych dwóch, co było. To jak nie mieli kasy, to może na gapę musieli jechać z powrotem. A niech jadą, to konduktor złapał i kurwa... Wlepił za dupę i pojechali. No to przeboje, Krzysiek, u ciebie. Wycieczka do ciebie to jest przebój. Mówię, przeboje u ciebie, jak ktoś przyjedzie, to czasem to... A ja. Wczoraj jak 12 małolatów pod bramkę poszło, to dobrze, że mieli szczęście, że ja furtki nie dałem rady otworzyć za szybko. Jak poleciałem za nimi, spalą i krzyczą tam z mostu. No mówię, to chodźcie. To jak jesteście z 12, chodźcie. A, krzyczeli? No. Wiesz, co krzyczeli? Nie. Że mama na strychu. A to specjalnie tak gadają, Krzysiek, żeby cię wkurzyć. Ale weź, wyszedłem normalnie. A gdzieś on wynosił i tu kuk, nie? Nie, to oni wtedy... Mieliście rację, że ja ty furtki... Rafał! Tak. On gdzieś wynosił Wojtka na strychu ubrania. Ja mówię... Z Jarkiem. No. Ja mówię, Jarek, jest mama na strychu? Tak. Nie ma. U jego pytam, jest mama na strychu? Nie ma, mówię. A to wszystko tak. Wszystko jest tutaj. A pierdolą nie uznamy co? Oni tacy odważni, bo jak Krzysiek sam by z laską wyszedł, to by nie dogonił, nie? Ale z kim innym to nie wiadomo. No jak może, dzwoniłem, może dogoni. Aż podpisuję. No właśnie. Głos, no i to jest. Złapałem za ten kiście, a kij na podwórku przychodzący. No to możliwe, że już nie przyjdą więcej, bo... Przestraszyli się już, no. Tacy odważni, to chodźcie. I 12 chłopo stoi, a ja sam. I nie chcą do mnie podejść. To kiedyś taki przychodził, go nagrywał, też małolat, nie? Na żywo transmisję robił. I w końcu jak policja przyjechała, to uciekał w śmietniku, ty się gdzieś schował. Naprawdę, w śmietniku, w pojemniku, nie? Musieli go z pojemnika wyciągnąć. Nie, ale jak nie. No. Ja to nie wiem, bo ja to w ogóle nie a policja za nim pojechała, za dupę i teraz nie wożą. No, potem jakiś... Wchodzi pod moją bramkę, mówi ten, ja mówię tak, panie Łago. Małoletni jakiś tam dostał wyrok, wiesz, tam do poprawczaka, czy coś tam, zakaz zbliżania się, nie? To tak? Małoletni, no. Ale to już on naprawdę, on przyłaził już, wiesz, ileś razy był, nie? I to... I w internecie tam rodzice mu musieli skasować te całe nagrania wszystkie, nie? A tak samo przychodził i tam, wiesz... Konon! Konon! Major! Darsie. A tu widzisz, to Konon. No. Dwie noce, spokojnie, okiennice otwarte. Mhm. Nikt nie przychodzi. No chodź, Krzychu, ubieraj się powoli, bo pogoda się skończy, no zaraz. Deszcz zacznie padać. A niech pada! Powietrze będzie świeże. To wczoraj już padało, no. Ale no dobrze. Ci powiem, ty masz cycki prawie taki same jak moja kobieta. Zaraz dostaniesz taką. A Schwarzenegger widziałeś, jakie cycki ma? Widziałem. No, to jest kurde.
Strzelę, dostaniesz. No jak trzeba, to dostanę. To kiedyś jakoś przekręcali właśnie Schwarzeneggera coś tam. Stoi, czeka na mnie. Ciekawy jest. Nie. Do Białowieży? No, jak pogoda jest, pojedziemy, no. Ale pojedziemy. Od razu idziemy do Białowieży. Od razu? Tak. Koników nie chcesz zobaczyć? Nie, ja już widziałem nie raz. No. Dobra? Jak chcesz, Krzysiek, ja bym na moment zajechał, no. Nie, ja nie chcę. Kamerą wiesz, te. Co? Ludzie, nie ludzie. Ja nie chcę Truskolaskiego widzieć, no. Truskolaski będzie przemawiał, no. Tak, no. No. Nie, kurwa, nie nerwy by nie szarpać. No może i tak, jakbyś wyszedł, to zdjęcia zaraz będą chcieli robić z tobą sobie, no. No dobrze, jak zapłacą, to zrobią. To wiesz, jak to jest, to tylko ci, co z zagranicy przyjechali, to ich stać na 200 zł za zdjęcie. Rafał? Tak. Chodź tu. No. Co to znaczy? Royal. Królewskie. Royal, tak? Tak. Ten, królewskie włosy, siły tak? powietrzne. Ten, co u ciebie był, on mówił, że jest pilotem w Anglii. Nie, ale to do wąchania czy nie? Royal? Tak. To nie ten Spiritus Royal. To nie? Po angielsku. Jak w czasie wojny, to jest skrót to RAF. Królewskie siły powietrzne, coś takiego. Dokładnie. Weź to zapnij. No. Weź zapnij. No. Teta. Teta. Dobra. No. 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 Na nie polują. Polowanie. Polowanie na nas. Polona. Tu brać? Przemawiać będziesz? Co? Przemawiać? Tak. Do drzew w Białowieży? No. Weź tam, możesz poprzemawiać, no. Ale nie, aparat przy tej kamery. Mhm. O, pisałem się wczoraj? Pisałem się wczoraj. Już widzę, że następne wpisy są. Z Glasgow, Nowowoli. Kurczę, nie mogę zapnąć. Czekaj. A chcesz pod, a może Krzysiek tak pod kątem? Nie, nie warto, bo gorąco ci będzie. Weź. To czekaj, ja zacznę od tego. Będzie łatwiej potem. Od tego się zaczyna, o. Ale to jak ten złapie, to i tamten złapie. No widzisz, złapać nie mogę, moment. O, dobra. Ty, moim zdaniem tak może być. Tu trochę zielonego, żeby było widać. A kurwa, tu guzików nie ma. Koszulę jeszcze, bo bez guzików znalazł koszulę, Krzychu. Ale jeszcze coś na koszulę bierzesz, Krzysiek? Bo tak to ciepło jest, zobacz, jak ja przyszedłem w krótkim ty. Jeszcze jedną kurtkę taką. To może zostać, ta może koszula. Co, zimno ci będzie? Nie, nie, nie. Dobrze. Nie, Krzychu, to ty nie bierz. Tej nie bierz, bo będą mówić, że się nie przebrałeś i nie wymyłeś znowu. To inna ja mam. Ja mam inną.
Daj klucze, ja pójdę okiennicę zamknę w międzyczasie. Okiennicę zamknie, Krzychu. Gdzie klucze? Leżą na stole. Takie małe, nie? No, zielone. A, te. Te. Tak. No. No. Łatwo to no. Się robił. Dobra. No. Może ja uwierzę, do baru zajedziemy jakiegoś. No. Coś zjeść? No. Kiedyś placki ziemniaczane dobre mnie. No i to chcę na placki. No dobra. No. Dobra. To jak to tyłem, Krzysiek, to do tyłu, o tak idzie, prawidłowo, o tak o. Zdjęcia! Jak ogród to tylko drobi i na każdą kieszeń. Zrobisz to z Obi. CIF, ekspert od tłuszczania i usuwania kamienia, przedstawia swoją najlepszą... No, na to Krzysiek, jeszcze 200 zarobisz przed wyjazdem. Ha? 200 zł zarobisz przed wyjazdem. Niech wejdzie. Nie, to chodź, bo jak nie, już wejdzie, to będziemy przed wyjściem strzaśniesz zdjęcie i... Bo jak wejdzie, to... Ja mówię nie, 200, bo to jest standardowa cena. No. Dobra, znajdę drugą stówę. Jak znajdziesz drugą stówę, to wyjdzie do ciebie, Krzysiek. I tak wychodzimy, i tak wychodzimy. No. To 200 zł masz. No. Będzie na obiad, to uwierzy. No tak. Czekaj, bo no. To ja muszę... Zamykałem okno i podchodzi chłopi i się pyta za stówę. Nie, nie za stówę. Mówię, jak otwierasz tą po prawej stronie, no. To wali w tą lampę. Taką przeszkloną, ona kluczona chyba teraz jest, już nie pamiętam, nie? Bo była taka lampa, że tam wiesz, szkolna 17, adres poświęcony. Ktoś ją zamontował bez sensu, tak że wiesz, przy otwieraniu okiennicy cały czas się tłucze, nie? Ja się do toalety. No, spoko. Daśko? Tak? Chodź tu. Idę. Weź policz teraz, żeby dał 200 zł. Tak. Ale żony tu nie ma zdjęcia. Idź policz.
Ale to Krzyśku i tak wychodzimy. Nie, Rafał, nie żyć, idź. To czeka. To powiedział. Da 200. Tak powiedział. Nie, ja będę ich dwóch stoi. On zrobi, powie, przełóż do samochodu. On jest czwarty, idź powiem. Ale on chce z tobą zdjęć. Ja wiem, ale idź powiem, teraz 200 zł. Ale tak jak Adaśko wyjdzie i powie 200 zł, on pomyśli, że go oszukujemy. Że weźmie 200 zł tak, i nie wyjdziesz. Dokładnie. No. Wezmę 200. Musi ciebie zobaczyć, bo tak to nie uwierzy. Tak. Pomyśli, że my tu, o to chodzi, może, że to ciebie nie ma, a my tu jakiś będzie, na boku bo chcemy kasę wyrwać na lewo. Chodź razem, pójdziemy normalnie, bo mówi stówę, ja mówię nie stówę, 200. Ty Krzysiek z tyłu zostaniesz, a on podejdzie przodem wtedy, no. I żeby to daj zdjęcie nie zrobić. Ja no, że my tam i bramkę wchodzę. Zamykamy wszystko i... Kurtkę? Kurtkę. Którą, Krzysiek? O tą nową. Żółtą? Nie! O to... Nie! Nie chcesz... O co? Nie chcesz nowej kurtki? Nie. Połóż tą. No. Tamto ciemną. Którą? Tą granatową? Tak. To znowu będą mówić, że ty cały czas tym samym chodzisz. Bo ona weź ma te... Weź nową kurtkę. Krzychu! Krzysiek, weź nową kurtkę. Bo cały czas po tej kurtce mówią, weź, że ty weź od pół roku w tym, daj, tej samej kurtkę chodzisz. No. Ona dwustronna w ogóle jest, ty. Nie jednostronna. I myślałem, aha, że jak Flayers, nie? To jest w ogóle, to jaka lipa. International Garment, to jakaś robocza kurtka. Nie, tutaj... A nie odwrotnie, Krzysiek? Najpierw kurtkę, a później żeby kamizelkę. Nie było widać kamizelki? Tak. A nie odwrotnie, żeby było widać nie. Na zewnątrz, tak? Nie. Najpierw, nie, Krzysiek, najpierw kurtkę. Dobra, ja pozwolę mu. Ja chcę, to wiesz. Poczekaj. Ja jeszcze tak, minę no. Duży! O, telewizor trzeba zgasić przecież. Po co ma się prąd? No. Darmowy. Darmowy, no. Nie darmowy. Dawaj rękę. No. Ja się do toalety muszę. A to po co tu kurtkę nakładasz? Tak. Ta? W kurtce? Tak. Dobra. Akurat na mnie dobra. No akurat. Oni słyszenie mają? No. Dawaj. Telefon. Tu masz kieszeń. No, widzę. A ta kamera to też? Kamerę zabieramy, tak. To dobra, to ty. Ty będziesz dobra nagrywać. Nie. A Krzysiek sam będzie nagrywać? Ja sam. Dobrze. No, bo to wiesz, co filmy... A to ja ją będę trzymał. Tak, na razie, niech trzyma na razie. Dobra. Bo to na kanał... Tu. A ja już powiem, że już wychodzisz się do toalety, tak? Dobra, ja idę. No, to już idziemy wszyscy ty do toalety, a my tam ich... Weźmiemy te pieniądze od nich zaraz, światło. Tak, dobra. No, idź. Idź w tyłu. Idę. Żeby ja nie upał. Dobrze. Zbliżamy się. No. Tak? Chodź. Rafał, chodź. Mhm. Rafał, podam chlebek. A do toalety, Krzysiek, nie idziesz? Nie. Rafał, podam chlebek. Chlebek podam. O, ten? Tak. No. I pocałuj jego. Bo chlebek trzeba... Jak upadnie, to pocałować? Tak. Że się obraziło, że upadł. No. Przeprosić. No. A co ja. Adaśko, bo tam poszedł te 200 zł wziąć. To idź do jego, żeby dom tam wziąć. To zaraz zobaczymy te pieniądze. Najpierw. Ty się pokaż, że my nie oszukujemy ich. Adaśko, dom tam.
zamknięte? Zamknięte. To poczekamy na Daśkę. Jeśli to do kościoła jadę, albo na Pladzawę. To miejscowe. I to będzie Daśka. Dom zamyka. O, już idzie. O, idzie. Nie ten tu. A to ten drugi. Czy nie ten? Ten, ten. On mówi ten. Taki błyszczący ten. Zawsze mówi. Mały. Masz kamerę, tak? Tak. Tak. Masz. Tak, już. No. Się, co to jest? Znowu coś tam pas. Nie, zapikzał. Nie doczekał się, poszedł. No. Myślał, że Krzysiek nie wyjdzie. Baterię wziąłeś? Co? Baterię wziąłeś? Nie. Telefon? Jest. Tak. Co tam jeszcze trzeba? Czekają, czekają, czy nie dostają. Wszystko jest. Można powiedzieć. Dzień dobry, panie ekonomiczny. Dzień dobry. Panie sławny, po pana oglądał w internecie. Słucham? Że sławny mówi jesteś. Pan sławny. Dziękuję.